Witam Was, witam wszystkich bardzo serdecznie. Przyszedł czas na ważną informację. Niestety projekt sumowy i dwuletnich badań największych z organizmów słodkowodnych żyjących między innymi w tej rzece i między innymi w tej rzece na tym dokładnie odcinku muszę zakończyć. Jeszcze się nie rozpoczął, co prawda półtora miesiąca czasu on trwał. W zasadzie to trwało półtorej roku. Ale przykra informacja jest taka, że trzeba go zakończyć z jedynego powodu, którego nigdy bym się wcześniej nie spodziewał. Różne apele kieruję w stosunku do wędkarzy, w stosunku do społeczeństwa, że tak się wyrażę. Głównie w akcjach faktycznie zdecydowana większość uczestników dotyczących zwiększenia się pogłowia ryby właśnie, czyli akcja sprzątania. Ktoś powie, że sprzątanie to nic nie daje i tak dalej. No mnóstwo daje, bo dotyczy siedlisk ryb, czyli czegoś najważniejszego. No, jak akwarium mamy, to tam nie zasypimy 20-kilogramowym jakimś zanieczyszczeniem albo do połowy akwarium będą pływały nieczystości. Nic z tego akwarium tam nie będzie. Dokładnie tak samo jest z rzekami. I to mnie najbardziej zmartwiło, że nie ma zainteresowania społecznego, żeby wiedzieć o sumach dosłownie wszystko. Sum jest pewnego rodzaju przedstawicielem, bo dowiemy się mnóstwo o rybach, byśmy się dowiedzieli. Ale bo nie było takich badań nigdy przeprowadzonych w Polsce. Byśmy wiedzieli, jaką odległość pokonuje, żerując, czy w nocy, czy w dzień. Reakcje na fazę księżyca, jak długo zostaje w jednym miejscu, gdzie ma tarlisko, jak daleko to tarlisko jest od miejsca żerowania. Czy one w ogóle bytują na tym tutaj odcinku 100 km badany, który miał być na odległości 100 km badany? Czy po prostu w pewnym sezonie tutaj są, potem przepływają zupełnie gdzieś indziej i tak dalej, i tak dalej. Szereg naprawdę niesamowitych informacji, łącznie z tym, że sumiarz wiedziałby dokładnie, gdzie jest jego ryba przez te 2 lata, czyli ten łowca podczas zlotu, który miał być zorganizowany, podczas takiego zlotu naukowego, w którym mieli brać udział również naukowcy, których, no, nazwijmy to, namówiłem, namawiać nie musiałem, ale pewne procedury musiały być uruchomione, żeby ten projekt został przeprowadzony. Wpisanie w tej akcji w projekt Instytutu, zorganizowanie mnóstwa pozwoleń od weterynaryjnych poprzez ministerialne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, z użytkownikami wód. No i nie spodziewałem się najbardziej takiego obszaru, który myślałem, że tutaj nie będzie żadnego problemu, a wręcz te społeczne takie zainteresowanie tym projektem, trochę takie naparcie na tego typu działania da również informacje wszystkim użytkownikom wód, czyli okręgom, kołom, wodom polskim, żeby właśnie dużo takich akcji, dużo przedsięwzięć było związanych z podobnymi rzeczami. Niestety, rok przygotowań i 3 miesiące ogłoszeń. No mamy prawie miesiąc po rybomanii, gdzie również był tam panel dyskusyjny zorganizowany z naukowcami z Instytutu Rybactwa Śródlądowego, nie przyniosły skutku i tylko 5 osób dosłownie jest zainteresowanych tym projektem. Około 15 ekip sumiarzy, którzy chcieliby tutaj przyjechać. To jest zdecydowanie zbyt mała ilość łowców, którzy by mieli złowić 10 ryb do badań. No i zbyt mała ilość również osób, które są zainteresowane pomocą, czyli wpłatą na ten projekt. Zebrało się dotychczas 550 zł.
ja już powinienem zamówić nadajniki ze Stanów Zjednoczonych, albo z Hiszpanii. Mieliśmy to określić jeszcze na podstawie jakby kondycji i dyspozycji danego producenta. Klapa i poza tym, że ten projekt się nie odbędzie, jest to dla mnie taki jasny i czytelny obraz tego, co ma miejsce nad naszymi wodami, to znaczy jakie zainteresowanie jest faktycznie, żeby te ryby łowić, a jakie jest zainteresowanie, żeby tym rybom pomóc, no chociażby w takim przypadku, żeby je w większej ilości łowić. Ale pomóc również w biologii, poprzez badania, zobaczyć, jak jeszcze możemy pomóc tej rybie. Kurczę, jestem już teraz pozbawiony emocji, mogę na spokojnie sobie o tym mówić. Natomiast no jestem lekko przerażony. Żaden z influencerów sumiowych nie poparł tego projektu i nie udostępnił tego projektu na swoim kanale, z którym rozmawiałem i tak dalej. Żaden z nich również nie chce brać w tym udziału. Nie ma tutaj zawodów, nie ma tutaj wygranych, nie ma tutaj pieniędzy. Jest społeczny udział wszystkich tych, którzy no myślałem, że kochają te ryby, że na tyle, co nam przynoszą radości, to także coś tam jednak byśmy chcieli im zwrócić, dać, szanować, pomagać, opiekować się nimi i tak dalej, wymieniać by. Kurczę, jest to dla mnie troszeczkę osobista, taka lekka tragedia, w sensie takim, że no nie jest dobrze. Nie jest dobrze, bo mało kto z osób, które czynnie zajmują się tym mówieniem, faktycznie jakkolwiek by się starał, czy propagował coś, to, co dla tych ryb, co dla tego środowiska jest najważniejsze. Czyli ochrona tego środowiska, czyli właśnie na przykład badania tych ryb, czyli na przykład różnorakie akcje, które mają pomóc tym rybom. Nie. Informacja, którą uzyskałem z różnych ust, była jednoznaczna. Wędkarstwo to biznes. Nie ruszymy się z miejsca, jeżeli nie będziemy mogli na tym w jakiś sposób zarobić, jeżeli nie będziemy mogli dalej łowić. Słyszałem o takich zagrożeniach od osób, do których się zgłaszałem, że inni się nauczą łowić tych ryb i my już nie będziemy zarabiać tych pieniędzy na szkoleniu z tego tytułu. Nie wiedzieć naprawdę, czemu ten projekt został odebrany w taki sposób. No i teraz pytanie do nas wszystkich, czy faktycznie zależy nam na tych rybach? Czy zależy nam na tym, żeby naciskać na przykład na użytkowników, żeby trochę porozmawiać z nimi, żeby, no naprzeć to jest złe słowo oczywiście, ale swoim zaangażowaniem, swoim zainteresowaniem, pokazaniem tego, że jednak to są właśnie fajne rzeczy i w to dmuchamy i tego chcemy na naszych wodach, tego wszystkiego nie ma. I to jest niezwykle przykra informacja dla mnie osobiście, która od kilkunastu, ale już tak sformalizowanie od 10 lat chcę pomóc tym rybom. Nałowiłem się w życiu, tak mi się wydaje. Nie mam parcia na to, żeby je łowić w takiej ilości, jaką kiedyś to czyniłem. Ale też widzę, jak się zmienia to wszystko nad tą wodą, właśnie nad tą wodą. Jak schodziłem jako dzieciak i tupnąłem bardziej nogą, to z przysłowiowej klatki albo z takiego zakrętu wyskakiwało więcej spławionych ryb, aniżeli teraz je widzę, badając tą rzekę na przestrzeni, no nie przesadzę, jak powiem, 20 kilometrów. Więc dla mnie osobiście to jest sygnał, żeby raczej oddać coś, co wziąłem jako dzieciak, czy wcześniej jako wędkarz i tak dalej. Trochę pomóc tej naturze.
zobaczcie, ktoś powie, że prawo powinno to zmienić. Tak, prawo pomaga generalnie i tak dalej, jakieś ustawy pomagają. No ale powiedzcie, no i jest prawo mówiące, żeby nie kraść, jest prawo mówiące, żeby nie zabijać i tak dalej. No czynimy to, więc tu chodzi o to, żeby raczej naszą świadomość zmienić i nasze podejście do tych ryb. Nie sądzę, ja tak uważam przynajmniej, żeby jakikolwiek jeden przepis nagle zmienił Polskę i we wszystkich rzekach zaczęła płynąć czysta woda i we wszystkich rzekach zaczęły namnażać się i gromadzić i rozmnażać ryby. Nie. Ja o tym decyduję, ty o tym decydujesz, kolega wędkarz, koleżanka wędkarz. No trochę tak. Wszyscy, którzy albo korzystamy z tej wody, albo korzystamy ze środowiska naturalnego. Ja tak przynajmniej uważam. Jest nas więcej po prostu. I to nasze zachowanie, nasza postawa, nasze działanie przede wszystkim pokaże, oprócz tego, że pomoże tym konkretnym rybom, temu konkretnemu środowisku, naszemu zdrowiu, no bo korzystamy z tego i cokolwiek tu nie wrzucimy, skończy się tu i tam. W wodzie i w rybach i w innych jakby darach natury. A jednak nie mamy takiej świadomości i raczej staramy się wskazywać palcem, że nie, że to właśnie użytkownik, a może Wody Polskie, a może Polski Związek Wędkarski jest odpowiedzialny za to wszystko, a może jeszcze jakaś inna instytucja, a może jakieś organizacje właśnie pozarządowe. Kurczę, nie jest tak. Ja uważam, że my wszyscy jesteśmy odpowiedzialni. Każdy z nas. Nas jest więcej. Jeżeli ktoś nie rzuci tego papierka, czy nie wiem, tutaj nawet widzę trochę śmieci pozostawionych już wczesną wiosną nad brzegiem, to nie będzie co sprzątać. Jeżeli zbudujemy więcej tarlisk, bo mamy mało tych ryb, to będzie ich więcej. Jeżeli nie będziemy ich łowić w okresie wiosny, albo po prostu zaprzestaniemy w ogóle jakiejkolwiek czynności w tym okresie, no to damy spokój podczas tego tarła, najważniejszego okresu będącego dla ryb. A my, czy nie jest tak, lekko się prześcigamy w tym, że więcej, że większą rybę i tak dalej i w łatwiejszy sposób z gniazda tego sandacza wyciągniemy, dobra, wypuścimy go, nic się nie dzieje. No dzieje się, jest mnóstwo filmów na kanale, które mówią o tym, że się dzieje, jest mnóstwo badań, ale nawet, bo są różne przypadki i tak dalej, ryb jest mało. Dzięki, spławiła się właśnie. Natomiast to, ile ich będzie zaraz, moim zdaniem, się powtórzę, nie zależy od ustawy, nie zależy od przepisu. Zależy w większości zdecydowanej od nas wszystkich. I dziwi mnie trochę, że jest faktycznie tak mało parcia na akcje czy na działania dotyczące pomocy rybom i środowisku wodnemu. Naprawdę. To mi dało taką informację też zwrotną. Ja na swoich akcjach, a już było ich 800, 10% wędkarzy widzę, ale uważam, że to jest za mało, że to ci, co korzystają, powinni to jeszcze bardziej szanować, powinni to jeszcze bardziej być świadomi w tym, co przynosi więcej ryb. Jak ja mam budkę z hotdogami i chcę ich sprzedać więcej, to kupię tych więcej bułek i przejdę wcześniej do pracy i tak dalej, i tak dalej. A to traktujemy jako urodzaj, który ma nieskończoność. Niezależnie, co zrobimy z tymi rzekami. Tak trochę jest. Samo ma się wyprodukować, albo obarczymy tą odpowiedzialnością kogoś innego, a my chcemy korzystać, wymagać i propagować tylko i wyłącznie łowienie. Zwłaszcza u młodych ludzi, którzy powinni raczej mieć jeszcze istotniejszy przekaz, czyli co zrobić, żeby było więcej ryb, w skrócie wielkim. Dużo by o tym mówić, dużo przykładów mogę podawać. Nie chodzi o to generalnie.
Ja się będę zajmował tym, czym się zajmuję nadal, może w mniejszej skali. Tutaj miałem poświęcić 8 miesięcy pracy, więc z jednej strony będę miał dużo czasu na inne rzeczy do zorganizowania, ale martwi mnie i jestem trochę smutny, bo to był cudowny projekt. Jedyny i pierwszy w Polsce, który miał się odbyć. I jeżeli główni łowcy nie są zainteresowani tymi rybami, jeżeli główne głowy influencerskie, że tak się wyrażę, nie chcą wspierać takiego projektu, nie chcą o nich mówić, nie chcą, żeby te badania się przeprowadziły, nie chcą takiej wiedzy, od razu dementuję, że to nie miałaby być wiedza dotycząca, o, to pokażemy, jak się łowi sumy, nie wszyscy je wyłowią, nie wszyscy umieją te sumy łowić itd., itd. Nie, to miała być biologia. Słyszałem taki, czytałem też taki wpis, że o, w Hiszpanii też tak zrobili i teraz jest zakaz wypuszczania sumów i tak dalej. Ja nie jestem organizacją, którą interesuje blokowanie i jakiekolwiek wdrażanie ustaw, które by miały przeszkodzić na przykład wędkarzom. No nie. Raczej jest odwrotnie, ale nie wiem, dlaczego został ten projekt w ten sposób odebrany. Przykro mi jest bardzo, że mamy taką sytuację. Świat pokazuje, że jeszcze dużo, dużo czasu musi upłynąć i coś musi się zmienić niesamowitego, co nie jest łatwe, bo mamy takie nawyki, jakie mamy. Ja też musiałem się pozbyć wielu moich nawyków, żeby zająć się tym z takim zaangażowaniem, którym się teraz zajmuję. I wiem, że to nie jest łatwe, ale po paru razach okazuje się, że nie trzeba wychodzić nad wodę, żeby tylko i wyłącznie mieć radochę z łowienia tych ryb. Można mieć bardzo dużo, wiele radoch z tego tytułu, że się korzysta ze środowiska wodnego, a nawet już sam, łowiąc nawet i pomagając, no chyba też się ma taki wewnętrzny, lepszy spokój w sumieniu własnym, że tak się wyrażę. Zamykam projekt. Niestety, mam bardzo dużą, wielką prośbę do osób, które wpłaciły. 12 osób bodajże wpłaciło na zrzutkę środki. Zgromadziło się 550 zł. Proszę te osoby o przesłanie maila z kontaktem i z rachunkiem, na który mogę zwrócić pieniądze, biorąc pod uwagę prowizję, którą zrzutka weźmie, to te wszystkie środki, które wpłynęły, zwrócę wam i bardzo dziękuję, że te 12 osób zechciało wesprzeć i bardzo wszystkim dziękuję, którzy jednak się zgłosili do tego projektu. Wybaczcie mi, no zrobiłem wszystko, informacja dotarła do kilkudziesięciu tysięcy osób, plus media publiczne to może kilkuset tysięcy osób. Nie udało się, może przyjdzie czas kiedy indziej, gdzie takie projekty będą bardziej popularne, bardziej ważne, w naszej świadomości będą istotniejsze. Zobaczymy. Na razie niestety wolę teraz, póki no już jest i tak ostateczny czas, żeby zamówić nadajniki. Nie mam takich środków, żeby zamówić w tej chwili te nadajniki. Wiem zresztą po śledzeniu jesiotrów, jakie potężne środki są potrzebne potem, żeby je śledzić, żeby tutaj być, 4 miesiące w roku je badać w różnych okresach. Poza tym czasem poświęconym 4-miesięcznym, to jest mnóstwo wyjazdów, mnóstwo śledzenia, uruchomienie i przepłynięcie kilkuset kilometrów non-stop w różnych okresach. Z jesiotrem było tak, że na nadajniki prywatna osoba przyniosła i wpłaciła te środki na nadajniki, ale potem też się łudziłem i myślałem, że miałem nadzieję dużą, że dobra, to zamawiamy, realizujemy to śledzenie jesiotrów, bo to jest bardzo ważne. I faktycznie ważne, bo przeszły przez Odrę, mamy dużo wiedzy dotyczącej podróży tej ryby, ile kilometrów pokonywała na dobę i tak dalej, i tak dalej. I że wszystkie fajnie i zdrowo trafiły. I odrzańska katastrofa ich nie sponiewierała. No a tutaj, aha, i zmierzam do tego, że
że myślałem, że potem dobra, zamawiamy na deniki, potem jakoś to będzie się, uzbierają środki. No niestety nie uzbierało się potem tych środków na transport i na pokonanie 6000 kilometrów bodajże drogą lądową, kilkaset kilometrów drogą wodną, około 17 tysięcy to kosztowało. Także jak jest w tej chwili 550 zł, nic nie zrobimy z tymi środkami. Nawet jeżeli by się pokazał wniosek, jakiekolwiek dofinansowanie, to jest za mały wkład własny, żeby w ogóle partycypować w takim przedsięwzięciu. No musimy sobie odpowiedzieć sami, czego faktycznie chcemy i to, co będziemy dmuchać, to tak będzie. Przepraszam wszystkich, których jakoś zawiodłem, którzy chcieli się tutaj pojawić. Dla mnie to też był bardzo, bardzo ciekawy i ważny projekt. Dlatego chciałem się w pełni zaangażować w to śledzenie. Niestety sami widzicie, jaka jest sytuacja. Wielka, wielka szkoda. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Zapraszam do subskrypcji osoby, które się interesują biologią i pomaganiem ryb. Zapraszam na akcję, zapraszam do wsparcia. No i co, trzymajmy się. Pozdrawiam serdecznie. Przy okazji jeszcze, jeżeli kogoś przyjęła w ogóle ta przedmowa, zapraszam serdecznie do sprzątania nie tylko tej rzeki. Przypominam, że już 9 rok tysiące ludzi spotyka się nad tym brzegiem, żeby posprzątać całą Wartę. Dołączamy do tego rzekę Odrę, Wisłę, jakiekolwiek zbiorniki, nad którymi mówicie, które wam się podobają. 22 kwiecień, wielkie sprzątanie brzegu Warty, Odry oraz innych rzek i jezior w Polsce. Serdecznie zapraszam, sztab można zgłaszać na fundacja@ratujryby.pl. Jest już około 100 sztabów, cieszy mnie to bardzo. Są okręgi, no dzisiaj okręg koniński zgłosił 20 sztabów, dzieląc kilometrami wszystkie koła, które będą już któryś rok z kolei ogarniać tą rzekę. Zapraszam, to jest ważna bardzo akcja. Sprzątanie jest niezwykle ważną akcją dla ryb. Uczestnicy akcji podczas wszystkich edycji podnieśli samej rzeki Warty ponad 500 ton zanieczyszczeń, które zostałyby do dzisiejszego dnia. No. Oj, wyglądało na wąsa. Na serio. Nie widać, to jest dużo sumów. Pozdrawiam jeszcze raz serdecznie. Zapraszam do akcji. Jeszcze raz mi przykro z tytułu projektu sumowego. Jemu też chyba, który się tutaj pojawił. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Korzystajcie z natury. Ale zastanówmy się, czy chociaż 1% nie dać jej z powrotem. Bez tego ona sobie nie poradzi. Natura ma duże zdolności, ale jak nas nie będzie, jak my jesteśmy, no ma jednak ograniczone. Zwłaszcza z naszą pazernością. Pozdrawiam. Dzikie jest piękne. Albo i nie. Twoja decyzja ma dzikie znaczenie.